Dzień dobry, a być może już dobry wieczór. Witam was, moi drodzy widzowie, po małej przerwie na kanale, ale tak jak wyjaśniłem w poście na społeczności, na tym kanale miałem pewne problemy techniczne, które były po prostu silniejsze ode mnie, ale póki co mam już wszystko pod kontrolą i miejmy taką nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. Ale my dzisiaj, drodzy widzowie, zajmiemy się dościelaniem słomy do kurnika i tą słomę zaraz będziemy czerpać zaraz stąd, tutaj spod tej plandeki. Ale zanim do tego przyjdziemy, to serdecznie was zapraszam do oglądania tego filmiku i zostania do samego końca. Dzisiaj panuje pogoda podobnie tak jak wczoraj. Dzisiaj miejscami mocno wieje, ale wczoraj było chyba najgorzej, bo nawet i prądu nie było i to chyba nawet nie u mnie. I takie silne wiatry właśnie występowały nie tylko w Wielkopolsce, ale również w innych województwach. Kto z was miał takie silne wiatry, no to dajcie jak najbardziej znać w komentarzu. Ale my teraz idziemy sobie do kurnika i miejmy nadzieję, że ta pogoda w końcu się uspokoi. I teraz jesteśmy w kurniku i szczerze wam powiem, że moim zdaniem tej słomy, znaczy ściółki, jest tutaj znacznie mało, a ta słoma, ta nowa warstwa słomy z pewnością tutaj dobrze się sprawdzi i się przyda. A dlaczego? Dlatego, że taka słoma jest potrzebna na taką pogodę, jaka właśnie panuje, żeby po pierwsze kurom było cieplej i po drugie bardziej komfortowo, wygodniej. Okej, teraz będziemy ładować słomę i za chwilę właśnie ona znajdzie się na tej taczce. Słoma już się znajduje na taczce i teraz wystarczy ją bezpiecznie przetransportować do kurnika. Moi drodzy, słoma już jest w kurniku. Są jej odpowiednie ilości, także jestem zadowolony. I teraz nic mi nie pozostaje, jak tylko po prostu rozmieścić tą słomę po całym kurniku. Więc działam dalej. No i pościelony kurnik prezentuje się w ten oto sposób. Słoma już na swoim miejscu. Jeśli ktoś by był ciekawy, to do swojego kurnika stosuję i zarazem używam słomy owsianej. A dlaczego? Bo używam ją za jedną właśnie z najlepszych ściółek. Zobaczcie, co robią kury, jeśli postawię na chwilę wiadro z pszenicą i zobaczcie, co one robią. Wpychają się po prostu na chama, w cudzysłowie mówiąc, i wyżerają stąd. Kultury nie mają. Wstydziłyście byście się. Ale dobra, nie przerywając, nasypię im tutaj trochę tej pszenicy, bo one, widzę, szaleją za nią wręcz i są trochę głodne. Trochę? Trochę to za mało powiedziane. Moje to one by jadły, jadły, jadły. Pszenica na takie pogody i ogólnie jest bardzo dobra, bo zawiera dużo białka i zapewnia kurom dużą ilość energii.
ale jak to mówią, co za dużo, to niezdrowo, więc pszenicy też za dużo nie możemy dawać kurom. Wszystko z pewnym umiarem, moi drodzy. Ja jeszcze za moment oczywiście nasypię im tutaj jeszcze troszeczkę owsa, bo nie będą jadły samej pszenicy, ale rzucając jeszcze tak okiem na tutaj cały kurnik, to tak odno się prezentuje. Jeszcze będę musiał oczywiście pozbierać jajka, bo jeszcze nie zbierałem. Także masakra. Widzę, że trochę będzie sporo. Teraz ładnie niosą, ale już zdecydowanie mniej niż w lato. No wiadomo, były cieplejsze temperatury, teraz już jest zimniej. Tym bardziej, zobaczcie, jaka panuje pogoda. Bardzo wiecznie już jest zdecydowanie chłodniej. A mało tego, na wybiegu jest sporo połamanych różnego rodzaju gałązek i drobnych gałęzi. Nawet wam pokażę, gdzie się znalazł. No po prostu znalazł się zatykanie od karmidła. Tutaj. Nikt go tutaj nie postawił oprócz wiatru. Także wiatr robi swoje. I zobaczcie również tutaj, ile leży tych liści, a tym bardziej tych patyków. Normalnie to jest masakra. Będę musiał to jutro posprzątać, bo jutro jest sobota, jutro zacznę porządki na wybiegu, także trzeba będzie się za tą robotę w końcu wziąć. Ja już wam na dzisiaj bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten film i wytrwaliście do samego końca. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie o pozostawieniu tej pięknej łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. A jeśli ktoś z was ma taką ochotę, no to zachęcam również do wsparcia mojej wiejskiej zagrody. Takie typu wsparcie pomoże mi na przykład w zakupie zboża i innego jedzenia dla kur, a także witamin i lekarstw, jeśli będzie taka potrzeba. Do niczego nie zmuszam, to jest tylko i wyłącznie wasza dobra wola, ale wszystkim ludziom dobrej woli bardzo, ale to bardzo dziękuję. Ja już na dzisiaj kończę ten filmik. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Serdecznie pozdrawiam. No i trzymajcie się ciepło. I życzę wam miłego wieczoru, miłego weekendu. I przede wszystkim lepszej pogody i dużo spokoju. Do zobaczyska i usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie.